Czy masz świadomość? Należy zauważyć, że od zakończenia wojny do dnia dzisiejszego Niemcy nie podpisały traktatu pokojowego ani żadnej innej umowy dwustronnej o uregulowaniu w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia Polsce za szkody i cierpienia wyrządzone podczas brutalnej wojny wyniszczającej okupacji niemieckiej na terytorium Polski w latach 1939-1945. Arkadiusz Mularczyk, raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945. Kilka miesięcy po Jałcie, podczas konferencji w Poczdamie, sprawa reparacji okazała się jedną z najtrudniejszych kwestii. Szybko okazało się, że do porozumienia w tej sprawie między niedawnymi jeszcze sojusznikami dojść nie może. Kruchy kompromis załamał się już wiosną 1946 roku, gdy amerykańskie władze wojskowe wstrzymały uzgodnione na konferencji poczdamskiej przekazywanie instalacji przemysłowych do radzieckiej strefy okupacyjnej. W roku następnym ZSRR oświadczył, że postulowane przez Moskwę świadczenia o wartości 10 miliardów dolarów pobierać będą do 1965 roku ze swojej strefy okupacyjnej, późniejsza NRD. Limit ten zresztą został znacznie przekroczony. Według szacunków ZSRR wycisnął z Niemiec wschodnich łącznie dobra o wartości 14 miliardów dolarów według cen z 1938 roku. W sierpniu 1953 roku Moskwa zrezygnowała z pobierania dalszych reparacji i co więcej zmusiła rząd PRL do wydania analogicznej deklaracji. Stanisław Żerko, niemieccy autorzy opublikowali książkę o niemieckim długu reparacyjnym. Mam bzika na punkcie techniki, powiedział do swoich najbliższych współpracowników Adolf Hitler podczas uroczystej kolacji w 1942 roku, a po kapitulacji Niemiec ponad 16 tysięcy naukowców Hitlera zaczęło pracować dla Stanów Zjednoczonych. Annie Jobsen, operacja Paperclip, jak Amerykanie korzystali z usług nazistowskich uczonych, żeby utrzymać dominację w powojennym świecie. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych RP i pełnomocnik rządu do spraw odszkodowań za szkody wyrządzone przez agresję i okupację niemiecką w latach 1939-1945. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie ministrze, jakby pan miał wytłumaczyć w prosty sposób obywatelom, o co chodzi z reparacjami, co by pan dzisiaj powiedział? Trzeba mieć w mojej ocenie tutaj jasną perspektywę, że sprawiedliwość tego wymaga. Uniwersalne wartości takie jak właśnie praworządność, prawa człowieka i wymagają, ażeby państwo, które dopuściło się niewyobrażalnych zbrodni wojennych, najazdu na inny kraj, mordów, rabunku, zniszczeń, kradzieży, żeby po zakończeniu tej wojny, jeśli tą wojnę przegrywa, zapłaciło odszkodowanie krajowi poszkodowanemu. To są uniwersalne wartości, które są właściwe dla naszego kręgu cywilizacyjnego, ale również trzeba pamiętać o regulacjach międzynarodowych, które obowiązywały przed rozpoczęciem II wojny światowej, o konwencji haskiej, o pakcie Brianda-Kelloga, ale również później o postanowieniach konferencji w Poczdamie, które nakładały na Niemcy obowiązek zapłaty reparacji w jak największym stopniu krajom poszkodowanym. Trzeba również przypomnieć, że według wszystkich międzynarodowych deklaracji zbrodnie wojenne się nie przedawniają i mogą być dochodzone w każdym czasie. Zostało to również potwierdzone nie tak dawno, bo w maju na konferencji szczycie Rady Europy w Reykjaviku,
gdzie wszystkie kraje członkowskie Rady Europy podpisały się pod deklaracją końcową. W wyniku naszych działań polskiej dyplomacji znalazło się również sformułowanie o tym, że pojednanie po konfliktach wojennych jest możliwe tylko i wyłącznie wówczas, jeżeli kraj agresor zapłaci krajowi poszkodowanemu reparacje wojenne. Czyli poruszamy się w absolutnie jasnym obszarze. Obszar jest sprecyzowany przez prawo międzynarodowe, przez deklaracje międzynarodowe, przez wartości naszego kręgu cywilizacyjnego. Kraj, który dopuszcza się zbrodni wojennych, który rozpoczyna wojnę, zobowiązany jest do zapłacenia reparacji wojennych. No właśnie, gdy ja sobie myślę o tych reparacjach, to przypomina mi się książka Edwarda Carra, która została nie tak dawno wydana w Polsce. Kryzys dwudziestolecia 1919-1939, w którym to Carr uczy nas o brutalnych prawach polityki międzynarodowej, że z jednej strony jest moralność, z drugiej strony jest potęga i tak jak pan minister powiedział, ta moralność jest jak najbardziej po naszej stronie. Pytanie, jaki jest dzisiaj pana zdaniem układ sił? Kto jest za, kto jest przeciw na arenie międzynarodowej w temacie, o którym rozmawiamy? Jak pan słusznie podkreślił, moralność, pewne reguły, zasady są po to, żeby je stosować. Natomiast oczywiście ważne jest, kogo dotyczą. Bo jeśli dotyczą to krajów, które mają pozycję dominującą, to one bardzo często lubią żonglować tymi pojęciami, a wręcz powiedziałbym manipulować. No i to oczywiście dotyczy współczesnych Niemców, którzy uważają, że temat reparacji jest tematem zamkniętym, że go przepracowali historycznie, co oczywiście, jak wiemy, nie jest prawdą. Dzisiaj nasze działania na arenie międzynarodowej, które podjęliśmy już bardzo intensywnie od roku, bo przypomnę, że w ubiegłym roku, 2022 roku, 1 września został opublikowany raport o stratach wojennych. Następnie zostałem powołany pełnomocnikiem rządu spraw właśnie odszkodowań wojennych. Wysłaliśmy notę dyplomatyczną do rządu w Niemiec, na którą rząd Niemiec odpowiedział szybko, że sprawa jest dla nich zamknięta. I to spowodowało, że rozpoczęliśmy szereg działań dyplomatycznych na arenie międzynarodowej. No niemalże we wszystkich organizacjach międzynarodowych temat został poruszony, podniesiony. Poinformowaliśmy naszych głównych sojuszników, partnerów. Trwa bardzo mocna dyplomatyczna akcja na całym świecie przez nasze ambasady, konsulaty. O sprawie oczywiście również wie prezydent Stanów Zjednoczonych, Departament Stanu. Wiedzą szefowie wszystkich najważniejszych organizacji. Tak jak pan słusznie podkreślił, no, jakich mamy sojuszników w tej sprawie. Więc to jest bardzo dobre pytanie, bo proszę zwrócić uwagę, że gdy wszyscy poruszamy się w tej samej siatce pojęciowej właśnie dotyczącej praworządności, praw człowieka, to nagle, gdy dotyczy to jednego z mocarstw europejskich czy światowych, no to nagle okazuje się, że to nie jest takie proste i łatwe, żeby wyegzekwować od tego mocarstwa te właśnie reguły i zasady, które to mocarstwo głosi, prawda? Przestrzeganie prawa, praworządność, demokracja i tak dalej, i tak dalej. Czy równe traktowanie ofiar, zakaz dyskryminacji tutaj krajów, bo przecież tak naprawdę Niemcy od szeregu lat, tak naprawdę to one ustalają reguły, komu wypłacają odszkodowania, komu nie wypłacają odszkodowań. Czyli to kraj agresor, kraj, który dopuścił się zbrodni, decyduje, której ofiarze wypłaci i której ofiarze wypłaca odszkodowania, bo przecież trzeba pamiętać, że Niemcy wypłacają odszkodowania różnym krajom, różnym nacjom, chociażby społecznościom żydowskim czy społecznościom krajów Europy Zachodniej. Natomiast nie wypłacają oczywiście ich Polakom, Ukraińcom, Białorusinom, Serbom czy Włochom czy Grekom. Więc mamy do czynienia z sytuacją zupełnie kuriozalną z punktu widzenia prawa międzynarodowego, tych wszystkich wartości, które Niemcy głoszą, że to Niemcy same wybierają sobie ofiarę, której płacą. I my, podnosząc ten temat niemal rok temu i podejmując szereg działań międzynarodowych, po pierwsze musimy pokazać, że jesteśmy konsekwentni, jesteśmy dobrze przygotowani, mamy dobry materiał dowodowy i mamy dobry rachunek ekonomiczny.
Myślę, że te wszystkie warunki spełniamy, bo raport w ciągu roku nie został podważony przez nikogo. Informacje tam zawarte są bardzo dobrze zestawione, opracowane, przygotowane, opisane z bardzo różnych perspektyw. I w ciągu tego roku nikt na świecie nie podważył tego raportu. Mimo że raport był pobierany w milionach egzemplarzy na całym świecie, miliony pobrań tego raportu, wejść na stronę, dostrzegaliśmy właśnie w statystykach Instytutu Strat Wojennych, gdzie ten raport jest zawieszony na stronach internetowych. I teraz myślę, że oczywiście sytuacja międzynarodowa, która dzisiaj ma miejsce, w szczególności wojna na Ukrainie, ona bardzo jasno pokazuje, obrazuje społeczności międzynarodowej, czym była wojna, czym jest wojna, jak brutalna, jak straszna, jakie konsekwencje sobą niesie. I w bardzo wielu aspektach, oczywiście nie we wszystkich, ta wojna może przypominać to, co działo się podczas II wojny światowej. Oczywiście no, dzisiaj nie ma masowych obozów zagłady, obozów koncentracyjnych, ale przecież widzimy zbrodnie wojenne, przecież widzimy brutalność tej wojny, widzimy rusyfikację dzieci czy zabieranie dzieci rodzinom, widzimy egzekucje. Więc oczywiście ta wojna nie jest kalką II wojny światowej, ale w bardzo wielu elementach tę wojnę może przypominać, brutalność tej wojny. I myślę, że to jest pierwszy bardzo ważny element, który dla Polski w tej sytuacji ma duże znaczenie, bo ludzie na świecie, w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej widzą, jak brutalna była wojna, czym jest wojna. Widzą, że nie skończyła się historia Europy, że ta historia nadal trwa i przynosi tak brutalne skutki. I teraz drugi aspekt dotyczy sytuacji międzynarodowej Polski. Polska, jak wiemy, przed rozpoczęciem wojny była bardzo mocno atakowana z różnych stron. Zarzucano Polsce bardzo wiele różnych nieprawdziwych rzeczy. I oczywiście w tle na pewno była kwestia reparacji, kwestia pozycji międzynarodowej Polski, no i to, że Polska przeszkadzała interesom niemiecko-rosyjskim, dogadywaniu się nad głowami obywateli krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Więc używano tutaj różnych metod. Nie mam tu większych wątpliwości, że pewno za i rosyjskie, i za niemieckie pieniądze, metod zmierzających do podważenia statusu międzynarodowego Polski, atakując różnego rodzaju rezolucjami, uchwałami, rzucając brak praworządności itd., itd. No, to wszystko zmierzało do obniżenia statusu międzynarodowego Polski po to, żeby te roszczenia, które właśnie podnosimy, one były traktowane w sposób bardzo, powiedziałem, lekceważący, że podnosi je kraj, który ma problemy z sobą, tak, ma problem z praworządnością i jest to jakiś element, prawda, tu kampanii wyborczej partii rządzącej. Tak to Niemcy przedstawiają na świecie. Mamy takie głosy, że właśnie tak to prezentują. Natomiast wojna na Ukrainie jednak zupełnie tą perspektywę zmieniła poprzez właśnie fakt, że ludzie dzisiaj widzą, jak ta wojna wygląda, ale z drugiej strony nieprawdopodobna otwartość Polaków w pierwszych miesiącach wojny, przyjęcie milionów uchodźców ukraińskich, gościnność, ale także później olbrzymie, gigantyczne wręcz wsparcie dla walczącej Ukrainy, wysłanie sprzętu wojskowego, pomocy humanitarnej, to w sposób diametralny zmieniło obraz Polski na świecie, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej. Dzisiaj już nikt nie pamięta o tych rzekomych problemach z praworządnością. Dzisiaj na świecie istnieje obraz Polski jako kraju niezwykle szczodrego, kraju, który broni demokracji, broni praw człowieka, broni walczącej Ukrainy. I to jest dzisiaj dominujący obraz na świecie Polski, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Ten obraz Polski niewątpliwie ma bardzo duży wpływ na skuteczność naszych roszczeń dzisiaj wobec Niemiec. Bo dzisiaj to już nie jest tak, że te roszczenia podnosi jakiś kraj, który ma sam problemy z praworządnością. Nie, dzisiaj te roszczenia podnosi kraj, który wykazał się, że broni demokracji, broni prawa człowieka i jest liderem w Europie w tym obszarze. Mhm. Także ja, panie, to jest niezwykle ważna perspektywa. Mhm. To zgadzam się z panem ministrem. Jednocześnie tutaj mam taką, wracając do tego pytania o układ sił,
Zastanawiam się nad tym, jaką rolę w tym układzie sił pana ministra zdaniem pełni biznes niemiecki. Tutaj jakiś czas temu odkryłem, zamówiłem, książka przyszła stara z 1954 roku. Książka ma tytuł Władcy koncernów niemieckich. Została napisana przez Gerharda Baumana i czytam w niej coś takiego. Jeśli jednak spojrzy się poza fasadę i zbada się, kim są ci ludzie, są ci, którzy nadają ton towarzystwom akcyjnym, to odkryje się, że w najważniejszych przedsiębiorstwach występuje ciągle ta sama stosunkowo mała grupa ludzi. Ta mała grupa, należy ją ocenić w Niemczech Zachodnich na 40-50 osób, tworzy oligarchię finansową składającą się z najbogatszych rodzin, które całkowicie opanowały gospodarcze i polityczne życie Niemiec Zachodnich. Przypomnę to, tu akurat ten cytat z tej książki Władz koncernów niemieckich pochodzi. Jest to cytat z Białej Księgi o odrodzeniu imperializmu niemieckiego, 1951 rok. Wydawałoby się nam dzisiaj, że to są stare czasy, już nieaktualne. Natomiast czytając i rozważając temat reparacji, którym się pan minister zajmuje, no zastanawiam się właśnie nad tym, na ile tutaj decydującą rolę w oporze wobec naszych polskich roszczeń ma biznes niemiecki. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. No, niewątpliwie biznes niemiecki jest bardzo ważny, bo jak pan słusznie wspomniał, to tak naprawdę biznes niemiecki kręci niemiecką polityką, a nie niemiecka polityka kręci biznesem. Jednak w dużej mierze niemieccy politycy są na usługach niemieckiego biznesu, bo przecież on tak naprawdę tworzy siłę niemieckiego państwa, niemieckiej gospodarki. I niewątpliwie jestem przekonany, że jakby mam też taką wiedzę, bo przecież jestem już od niemal roku wiceministrem spraw zagranicznych i dostaję informacje z ambasad wielu krajów, są klarisy od ambasadorów, konsulów, też dostęp do wiedzy, że niewątpliwie biznes niemiecki z pewnym niepokojem obserwuje tę sprawę, przygląda się tej sprawie. Na dzień dzisiejszy w Niemczech istnieje postawa wypierania, zaprzeczania i przeczekania tematu. Oczywiście do najbliższych wyborów parlamentarnych. Po prostu Niemcy liczą, że ta sprawa zniknie z agendy polsko-niemieckiej, jeśli wybory wygra opozycja w Polsce. Stąd też widzimy wielkie wzmożenie i w mediach niemieckich, i różne finansowanie różnego rodzaju eventów, spotkań, które organizuje opozycja w Polsce. I opozycja w Polsce mruga okiem do Niemców. Wiecie, jak my popieramy te reparacje, ale jak wygramy wybory, to tam jakoś się dogadamy, prawda? Co może oznaczać, że jakimś tanim kosztem sprawa zostanie zamieciona pod dywan po wyborach. I trzeba powiedzieć jasno, że Niemcy przez ostatnich kilkadziesiąt lat prowadziły bardzo konsekwentną politykę, wydając na to miliardy marek, później euro, na budowanie swojego pozytywnego imidżu, wizerunku na świecie. I oczywiście to służy właśnie niemieckiej gospodarce, niemieckim korporacjom, firmom, które przecież są nie tylko w Polsce i w Niemczech, ale również są w Stanach Zjednoczonych. I trzeba mieć znaczenie, że one dają setki tysięcy miejsc pracy na całym świecie i to muszą dostrzegać politycy w tych krajach, również w Stanach Zjednoczonych, że niemiecka gospodarka, niemieckie firmy mają tutaj pewne oddziaływanie na politykę także w innych krajach i nie możemy o tym zapominać, że niewątpliwie
Niemcy, w interesie Niemiec jest to, żeby ten temat nie był podnoszony publicznie, żeby ten temat był zamieciony po prostu pod dywan, nie był, żeby o nim się nie mówiło. Robią wszystko, według mojej wiedzy, w bardzo wielu różnych miejscach, również w Kongresie Amerykańskim, ażeby Polska nie miała w tym obszarze po prostu sojuszników. I podejmują tu działania po prostu lobbingowe, lobbystyczne, odbywają spotkania, lobbują po prostu, żeby Polska nie miała w tym obszarze poparcia. No właśnie, to myślę, że to w tym zakresie nigdy dość edukacji w Polsce obywateli, jak wygląda polityka od kuchni, bo niestety to rzeczywistość brutalna i trzeba sobie zdawać sprawę, że te nasze dobre chęci, czy morale, czy racja może i stoi po naszej stronie, natomiast no, wyzwaniem jest to, jak wygląda ten układ sił. Ja jeszcze wrócę na chwilę do tej książki Władcy koncernów niemieckich. Tutaj autor w bardzo taki obszerny sposób pokazuje też wątki związane z tym, jak biznes niemiecki rodzinnie jest powiązany z biznesem amerykańskim. I tak czytając tę książkę, zastanawiałem się właśnie nad tym, na ile tutaj te wpływy czy powiązania amerykańsko-niemieckie no są, mają wpływ właśnie na układ sił, na to, że również w Stanach Zjednoczonych politycy nie w sposób zdecydowany od lat, właściwie od zakończenia II wojny światowej, nie zajmowali stanowiska w kwestii dotyczącej reparacji dla Polski. No to ma jakby kilka obszarów pana pytanie. Po pierwsze, Polska do 1989 roku no, nie miała głosu w świecie Zachodu. Głos był niesłyszalny, nie powstały publikacje po angielsku, francusku, niemiecku. Po prostu byliśmy traktowani jako satelita Rosji, Związku Radzieckiego i w związku z tym nasz głos nie był traktowany jako głos suwerenny, czy głos poważny. Niestety później, po 1989 roku, Polska została, trzeba sobie powiedzieć jasno, skolonizowana przez kapitał niemiecki. Za stosunkowo niewielkie fundusze, środki wykupiono w Polsce największe korporacje finansowe, banki, przedsiębiorstwa handlowe, gospodarcze. Finansowano także stypendia dla prawników, polityków, historyków. Jeździli oni na wymiany do Heidelbergu, do Berlina, na wiele, wiele innych uczelni. Później dlatego też ten temat w ogóle po prostu zszedł z agendy. Ktoś, kto był finansowany przez dekady na stypendiach w Niemczech, wiadomo, że nie będzie w sposób zdecydowany podnosił tematu reparacji wojennych. Wręcz przeciwnie, będzie robił wszystko, żeby ten temat po prostu jakoś w sposób poważny nie zafunkcjonował w debacie publicznej. I niestety, trzeba sobie powiedzieć jasno, że oczywiście w skrócie, w cudzysłowie, że Polska została skolonizowana przez Niemcy, polskie elity naukowe. Nawet do dzisiaj widzimy pewnego rodzaju strach na uczelniach, na uniwersytetach, żeby o tym mówić, temat podnosić. Ja też nie ukrywam, że gdy przygotowałem raport o atakach wojennych i szukałem naukowców, którzy ten raport przygotują właśnie z różnych obszarów, z różnych aspektów, no miałem dużo problemów, żeby tych naukowców znaleźć. Kilka odmów mnie spotkało, także to nie był łatwy proces, żeby takich naukowców znaleźć, bo oni sobie wszyscy zdają sprawę, że podjęcie dla nich tego tematu wiąże się z zamknięciem czy też ograniczeniem możliwości zarobkowania po prostu w Niemczech. To jest oczywiście również kwestia olbrzymiego soft power Niemców w Polsce. Oni tutaj mają dziesiątki różnego rodzaju fundacji, agencji, instytucji.
które w sposób miękki oddziaływują, budują swoje strefy wpływów. No to jest taka właśnie budowanie takich wpływów społecznych, politycznych, rozpoznanie jakby rynku, poszukiwanie ludzi, z którymi mogą współpracować i po części niestety tworzenie takich obszarów po prostu zależności pewnej mentalnej. Dzisiaj my się po prostu musimy z tego wyzwolić, jeżeli chcemy zbudować po prostu suwerenny kraj, który sam się rządzi, sam zarządza swoimi sprawami i rząd i elity społeczne mają zarządzać właśnie w interesie Polski, w interesie Polaków. My się musimy z tego wyzwolić i po prostu postawić na elity, które nie mają tej zależności od naszych sąsiadów ze zachodniej granicy. No, dobrze, że wspomniał Pan o tej sferze nauki, bo właśnie chciałem do niej przejść. Tutaj na wstępie cytowałem Annie Jacobsen, książka jej Operacja Paperclip wyszła w Polsce jakiś czas temu nakładem wydawnictwa Muza. I z kolei ta książka pokazuje, zresztą ten cytat się do tego odnosi, jak olbrzymi wpływ na z kolei gospodarkę i funkcjonowanie Stanów Zjednoczonych miało przeniesienie 16 tysięcy naukowców niemieckich po zakończeniu II wojny światowej. I jak tutaj Stany Zjednoczone budowały swoją siłę i potęgę na arenie międzynarodowej. I właśnie tutaj zastanawiam się, bo rozumiem, że te pana działania mają też wpływ, czy kierują się w stronę Departamentu Stanu, w stronę prezydenta Stanów Zjednoczonych, polityków, kongresu, senatu. Jak na tą chwilę pan ocenia możliwości naszego wpływu na właśnie na tamtejsze środowiska polityczne? To jest pewien proces, dlatego że ja byłem już dwukrotnie w kongresie amerykańskim, odbyłem tam kilkadziesiąt spotkań zarówno w Departamencie Stanu, ale też w kongresie i z senatorami, i z kongresmenami. Wielu z nich wręczyłem raport o stratach wojennych. Jesteśmy w pewnej komunikacji z częścią tych kongresmenów czy senatorów, ale musimy mieć świadomość, że Niemcy bardzo uważnie przyglądają się mojej aktywności i wiemy, że po spotkaniach moich od razu umawiają się dyplomaci niemieccy do tych kongresmenów i odbywają z nimi rozmowy. No mamy na to dowody po prostu, bo widzieliśmy tę sytuację. Więc Niemcy bardzo aktywnie starają się przeciwdziałać naszej aktywności w Stanach Zjednoczonych i no, pewne rzeczy musimy po prostu robić też pewnej poufności. Szukamy sojuszników. Jestem generalnie po tych kilku miesiącach moich kontaktów w kongresie amerykańskim jestem jakby umiarkowanym optymistą. Widzę, że jest szansa, jest pole do znalezienia pewnej współpracy. Prowadzimy rozmowy również z różnymi środowiskami, także polonijnymi. Ważne jest, żeby znaleźć odpowiednich sojuszników właśnie w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, w Nowym Jorku, w Chicago, którzy również będą właśnie z tamtej perspektywy lobbowali za Polską. Żeby to nie było tylko tak, że to polski rząd, polski minister tutaj o tej sprawie mówi i jakby zabiega o tą sprawę, tylko żeby również środowiska, które są w Stanach Zjednoczonych, które tam żyją, funkcjonują, również uznały, że jest w tym jakby interes dla nich, ale też dla Polski i że warto Polskę tu wesprzeć. Także to jest pewien proces, który rozpoczęliśmy. Jesteśmy w pewnej komunikacji z częścią różnych środowisk, względów, o których, jak powiedziałem wcześniej, nie chcę też mówić wszystkiego, ale tak jak powiedziałem, jestem tutaj optymistą i widzę, że jest szansa na podjęcie dobrej współpracy ze stroną amerykańską, ale to jest pewien proces, dlatego że dzisiaj no, Stany Zjednoczone jednak jako mocarstwo globalne patrzą na kwestie konfrontacji z Rosją w kontekście Ukrainy, ale też pewnej solidarności czy jedności również europejskiej.
No i na pewno dzisiaj takie jasne wskazywanie, czy przez prezydenta, czy Departament Stanu, że Niemcy powinny zrobić to, czy tamto, no na pewno byłoby to z ich punktu widzenia niezgodne jakby do końca z ich interesem, tak? A ich interesie jest dzisiaj pokonanie bądź też osłabienie Rosji, a do tego są Amerykanom potrzebni Niemcy. Więc to jest pewien proces, który musimy dostrzegać jakby z różnych perspektyw i ze strony amerykańskiej, niemieckiej i naszej i międzynarodowej. Ale jeżeli będziemy konsekwentni, oczywiście jeżeli wyborcy powierzą nam dalsze sprawowanie władzy w Polsce, to myślę, że w tej perspektywie kolejnej jesteśmy w stanie zbudować bardzo silną presję ze strony Stanów Zjednoczonych na Niemcy, żeby ten temat został rozwiązany, bo niewątpliwie Stany Zjednoczone no, mają tu pewnego rodzaju jakby mandat, dlatego że trzeba powiedzieć jasno, że no, ta sprawa nie została w pewnym sensie dopilnowana przez wielkie mocarstwa po zakończeniu wojny. Z uwagi właśnie na to, że Polska wpadła w sowiecką strefę wpływów, z uwagi na to, że była zimna wojna, dwubiegunowy podział świata, sprawa po prostu została no, w pewien sposób zgubiona, tak, reparacji dla Polski. Dzisiaj o to się upominamy. Problemem też oczywiście to było, że Polska po 1989 roku była słabym krajem w sensie politycznym, gospodarczym i nie dość skutecznie upomnieliśmy się o tą sprawę podczas traktatu 2+4, kiedy kanclerz Kohl po prostu oszukał prezydenta Busha, twierdząc, że sprawa jest załatwiona i Polska dostała reparację. No to nie było prawdą. Gdyby wówczas się strona polska była doproszona do stołu tego traktatu, to być może temat byłby inaczej rozwiązany. Natomiast no niestety Niemcy tu wykorzystały sytuację, i podczas traktatu 2+4 ten temat nie został załatwiony, uregulowany. Czyli w pewnym sensie Stany Zjednoczone, myślę, że to warto też, może nie jakoś tak bardzo stanowczo, ale warto wspomnieć, że no jest to temat jakby niezałatwiony, który od traktatu w Poczdamie po prostu no, wymaga jednak interwencji czy też pewnego wsparcia ze strony czy to Kongresu, czy Departamentu Stanu, czy nawet Białego Domu. Na łamach Tygodnika Spraw Obywatelskich Stanisław Żorko napisał tekst o nowej książce wydanej przez Zyski Spółka pod tytułem dwóch niemieckich autorów pod tytułem Wyparte, odroczone, odrzucone. Niemiecki dług reparacyjny wobec Polski i Europy. Chociażby po tej książce okazuje się, że to w Niemczech ta dyskusja nie jest taka oczywista, że wszyscy są, jakby uważają za temat reparacji Polski za zamknięty. Tak, rzeczywiście ta książka jest niezwykle istotna, dlatego że ona jest napisana przez Niemca. Po pierwsze, po drugie, w sposób bardzo kompleksowy, rzetelny przedstawia cały proces od wojny, postępowania Niemiec wobec różnych krajów, także wobec Polski. I tutaj pan autor książki, pan Roth, w sposób jednoznaczny mówi, że Polska ma rację, że sprawa jest nieuregulowana. Wskazuje pewnego rodzaju ścieżki dochodzenia roszczeń, umiędzynarodowienia tej sprawy, współpracy z innymi krajami, przede wszystkim z Grecją. I muszę powiedzieć, że ta książka zainspirowała mnie też do pewnej aktywności. Ja odwiedziłem oczywiście i Ateny, i Grecję, ale również nie tylko. Spotkałem się również w Rzymie, we Włoszech z prawnikami, którzy te sprawy indywidualne prowadzą, ale również spotkałem się z prawnikiem serbskim i z władzami w Serbii. Rozmawialiśmy na ten temat. Więc staramy się tutaj pobudzać jakby myślenie wielu decydentów, dyplomatów, polityków, naukowców, prawników, którzy są potencjalnymi sojusznikami Polski w tej sprawie, dlatego że po prostu wiele krajów zostało poszkodowanych, pokrzywdzonych i podobnie jak Polska nie dostało nigdy odszkodowań. Natomiast sytuacja Polski jest rzeczywiście szczególna, dlatego że Niemcy zawarły z wieloma krajami umowy, chociażby z Grecją czy z Włochami, natomiast nigdy takich umów nie zawarły z Polską. I to jest jakby ta przewaga Polski nad sytuacją Grecji czy Włoch, czy innych krajów. Ale też tu chcę zasygnalizować tylko, ale przepraszam, umowy, żeby wyjaśnić słuchaczom. Umowy dotyczące właśnie zapłaty reparacji wojennych. Bo
Polska w zasadzie chyba jest jedynym krajem, który takich umów po prostu z Niemcami nie ma. Jasne. To na koniec pytanie, czy jest jakieś pytanie, które w temacie, o którym rozmawiamy, jeszcze panu nikt nie zadał, a powinno być zadane? Wie pan, ja myślę, że jeżeli mogę to podsumować naszą dyskusję, że nasze zabiegi dzisiaj muszą być rozpatrywane z punktu widzenia troski o pokój na świecie. To może zabrzmi, żeby miało bardzo górnolotnie, ale wiem, że na przykład bardzo dużym zainteresowaniem mój raport cieszył się w Chinach. Wiem, że było z Chin było bardzo wiele pobrań i myślę, że bardzo wiele krajów, które dzisiaj prowadzą wojny, czy mogą chcieć prowadzić wojny, czy rozważają prowadzenie wojen, one, gdy ten raport przeczytają, to wezmą pod uwagę, że ktoś kiedyś może im wystawić rachunek. To może być rachunek nawet po 80 latach. Nawet po 80 latach kolejne pokolenie, trzecie pokolenie może domagać się sprawiedliwości, co jest elementem w mojej ocenie bardzo ważnym z punktu widzenia globalnego porządku, światowego pokoju, bo pokazuje, że prędzej czy później kraj, który jest krajem agresorem, zostanie mu wystawiony rachunek ekonomiczny za wojnę. Więc myślę, że z punktu widzenia właśnie takiego nasze zabiegi, nasze działania, nasze starania, które są trudne, długie, żmudne, tak, bo dotyczą Niemców, które są globalnym mocarstwem, europejskim mocarstwem co najmniej, że one prędzej czy później, nawet jeżeli upłynie wiele lat i wydaje się, że sprawa jest już zapomniana i załatwiona, to ktoś się jednak o to upomni. Myślę, że właśnie z tego punktu widzenia ten raport o stratach wojennych, który jest materiałem dowodowym, ale też rachunkiem ekonomicznym, ma olbrzymie znaczenie z punktu widzenia właśnie zachowania takiego porządku światowego czy zagwarantowania pokoju i przestrzegania potencjalnych krajów agresorów przed wywoływaniem wojen. Myślę, że to jest taka, tak sądzę, główna też konkluzja, czy jedna z ważnych konkluzji obecnie naszych działań. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych RP. Panie ministrze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.